Państwo, mamy dzisiaj przyjemność wspólnie z Państwem, z policjantkami, policjantami, pracownikami cywilnymi świętować obchody powstania polskiej policji. Są to obchody 103. lecia powstania policji. Ustawodawca, powołując policję już w paragrafie pierwszym, określił, że tworzy się policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pierwsze zadanie ogólne, już wiemy, kim jest policja. Powszechnie panuje opinia, że policjanci przede wszystkim łapią sprawców przestępstw, wykroczeń, ujawniają ich i zatrzymują. Takie ogólne, powszechne stwierdzenie, niemniej jednak nie do końca jest ono zgodne z prawdą. Ponieważ zobaczmy, co zrobił ustawodawca. Ustawodawca to zadanie, czyli zatrzymywanie, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, określił dopiero jako czwarte w katalogu zadań przeznaczonych dla policji. Więc pozwólcie Państwo, że przypomnę, czym policja zajmuje się zgodnie z ustawą. Pierwsze zadanie policji to ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli. Jako drugie ustawodawca określił ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Trzecim jest podejmowanie działań zapobiegawczych przed popełnianiem przestępstw i wykroczeń, a więc szeroko rozumianych zadań prewencyjnych. Najpierw zapobiegajmy, potem leczmy. Inna, druga część trzeciego punktu, na który bardzo chciałbym serdecznie zwrócić uwagę właśnie w tej chwili, patrząc na wszystkich zaproszonych gości. Ustawodawca mówi, nakłada wręcz obowiązek współdziałania policji w realizacji tych działań z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. Na przestrzeni ostatniego roku, licząc od ubiegłorocznych obchodów Święta Policji, oprócz wymienionych przeze mnie niektórych ustawowych zadań, pojawiły się dla nas, dla policjantów, nowe, myślę, że po części niespodziewane zadania. Oczywiście kontynuowaliśmy zadania związane z pandemią koronawirusa, a więc w dobie największej zachorowalności dyscyplinowanie tych osób, które nie przestrzegały obostrzeń oraz permanentne sprawdzanie tych osób, które przebywały na kwarantannie. Szanowni Państwo, muszę posłużyć się tu danymi statystycznymi, ale na przestrzeni ostatniego roku bialscy policjanci w pewnym momencie przy udziale Wojsk Obrony Terytorialnych sprawdzili ponad 500 000 osób przebywających na kwarantannie. W samym powiecie bialskim ponad 500 000 osób. Nowe zadanie, o którym wcześniej wspomniałem, oficjalnie pojawiły się również w dniu 2 września. Niemniej jednak my na granicy polsko-białoruskiej byliśmy już obecni od 29 sierpnia i realizowaliśmy swoje zadania wspólnie z wojskiem, wspólnie przede wszystkim ze Strażą Graniczną. W początkowej fazie działań na granicy kierowałem na dobę, uwaga, około 350 policjantów, gdzie stan etatowy naszej jednostki wynosi 351. Niemniej jednak policjanci, do czego zaraz jeszcze wrócę, to nie byli tylko policjanci powiatu bialskiego, to byli policjanci niemalże ze wszystkich garnizonów w kraju. Proszę sobie wyobrazić, że w początkowej fazie działań, kiedy kierowaliśmy tak dużą liczbę policjantów i rozpoczęliśmy swoje czynności, oczywiście na zakończenie podsumowaliśmy te działania. I posłużę się tutaj kolejnymi liczbami, które są naprawdę niemałe. W trakcie tych działań policjanci wylegitymowali na granicy ponad 200 000 osób. Sprawdzili, uwaga proszę Państwa, ponad 1 000 000 pojazdów. Ponad 1 000 000 pojazdów sprawdzonych na granicy pod kątem tego, czy nie przewożą niczego niebezpiecznego, czy ewentualnie uchodźców, czy nie stanowią innego zagrożenia. Wykonali ponad 73 000 służb. Oczywiście nie byłoby to możliwe, realizacja tych wszystkich zadań bez pomocy pana komendanta głównego policji, pana komendanta wojewódzkiego policji, pana inspektora Artura Bieleckiego, ponieważ ci dwaj panowie komendanci delegowali do nas siły. Nie będę nawet wymieniał, z których województw, bo było to niemalże połowa województw kraju, plus oczywiście siły podlegające panu komendantowi wojewódzkiemu policji w Lublinie. Wiele dni spędziłem na granicy. Częściej chyba nawet byłem tam niż w siedzibie jednostki. Oczywiście nawet po kilkanaście godzin dziennie. Niemniej jednak z dumą obserwowałem, jak realizują swoje zadania pełniące tam funkcjonariusze policji. Sprawni, skuteczni, stanowczy, ale jednocześnie uśmiechnięci, pełni wiary w to, co robią i starający się realizować swoje obowiązki w taki sposób, aby jak najmniej być uciążliwym dla lokalnej społeczności. Nasze województwo jest jedno z najbezpieczniejszych województw w Polsce.
pomimo tych kryzysów, które nas dotknęły tutaj, tych granicznych, udało nam się w dalszym ciągu utrzymać ten bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i wykrywalności na rzecz naszych obywateli. Tutaj statystyka pokazuje dwie strony. Po jednej stronie jest tragedia niektórych ludzi, bo to są przestępstwa, to są śmierć ludzi na ulicy, a z drugiej to jest wykrywalność i nasze działania, czyli pot, trud, poświęcony wolny czas po to, żeby to bezpieczeństwo było na wyższym poziomie. I za to drugie naprawdę wam serdecznie dziękuję, bo wykonaliście kawę u dobrej roboty i ta laurka wystawiona przez komendanta miejskiego, no trudno się z nią nie zgodzić. Potwierdzam i jedyne, co mi pozostaje, to powiedzieć słowo dziękuję. Naprawdę wykonaliście kawał dobrej roboty i za to wam serdecznie dziękuję. Jako mieszkaniec tej ziemi mam styczność niemalże codziennie z wami i mogę powiedzieć, że to jest wzór naprawdę dobrej służby, dobrej pracy dla dobra bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, ja życzę wam z całego serca te 103 lata, żeby były, bo trudno powiedzieć jeszcze 100, ale życzę wam, żeby było jeszcze tak do końca świata i jeden dzień dłużej. I przy okazji chciałbym tutaj jako szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Podlaskiej składę serdeczne podziękowania za wasz trud i za waszą służbę podczas finałów, gdzie miasto Biała Podlaska jest jedna z najbezpieczniejszych finałów, jakie my organizujemy. Musimy odejść od myślenia lat 90., że to bandyci mieli te szybkie samochody, a policja próbowała ich gonić polonezami. Dzisiaj policja jest dobrze przygotowana do tego, żeby utrzymywać bezpieczeństwo naszego kraju. Mieszkańcy naszego kraju czują się bezpieczni. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw Europy i za to są wielkie podziękowania dla was, bo bez was by tego nie było. Bez was nie czulibyśmy się bezpieczni, bez was nie moglibyśmy spać spokojnie i szczególnie za to chciałbym wam podziękować, życzyć tego, żeby każdy was wyjazd, wyjście z domu na służbę kończyło się dobrym powrotem, żeby wszelkiego rodzaju złe rzeczy was omijały i żebyście mieli wielką satysfakcję z pracy, z służby, którą wykonujecie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W najbliższym czasie mamy posterunek policji w Piszczacu. Tutaj panie komendancie, proszę uzupełnić, jak się będę mylił, czy czegoś nie powiem, bo wiem, że na bieżąco to się zmienia, tak? Piszczac, potem Kodeń, Drelów, Leśna Podlaska, Łomazy chyba, tak? Też tutaj będą powoli się lokowały. Do tego staramy się z poziomu Komendy Głównej uzupełniać to wyposażenie i zmieniać je. Pomimo tych trudnych czasów wiem, że niektóre zakupy dzięki tej panu generałowi są kierowane do garnizonu, do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Za to też dziękuję panie generale. Dzisiaj przywiozłem program inwestycyjny, który podpisałem na świeżo, a dotyczy zamiejscowego ośrodka oddziału prewencji w sile około 100 osób, z tego co ja wiem, nie wiem czy już dokładne liczby są. Inwestycja na przełomie lat 22-24, bagatela 18 milionów 100 tysięcy z kawałkiem, więc duże pieniądze. Przy okazji staramy się modernizować komendę. Ostatnio problemy były w komisariacie policji w Janowie Podlaskim. Już ich nie ma, już kocioł będzie sfinansowany, więc myślę, że jeżeli chodzi o infrastrukturę i zakupy uzbrojenia, sprzętu, to będziecie państwo zadowoleni. Kończąc, chciałem tylko złożyć serdeczne życzenia w imieniu swoim i kierownictwa polskiej policji, bo tutaj generał, pierwszy zastępca komendanta głównego, generał Dariusz Augustyniak dał mi takie upoważnienie. Także życzę wam z okazji Święta Policji wszystkiego dobrego, spełnienia planów tych zawodowych, prywatnych. Chciałbym jeszcze podziękować waszym rodzinom, bo ja jestem poza Białą i wiem, że to
kosztuje moją rodzinę trochę i wiem, że każde wasze wyjście, przedłużająca się służba też tak samo wpływa na nich. Także podziękujcie im, życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Wszyscy znamy trudy waszej pracy. Każdy z nas boryka się z własnymi wymaganiami zawodowymi, ze stresami, ale każdy świetnie rozumie, jak szczególne wyzwania towarzyszą waszej służbie. Jesteście wspaniali także dlatego, że radząc sobie świetnie z tymi zawodowymi wyzwaniami, na co dzień po prostu jesteście wspaniałymi, wartościowymi, życzliwymi swoim rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom i całej miejskiej społeczności ludźmi. I za to przede wszystkim w dniu waszego święta chciałbym wam bardzo podziękować, życząc dalszej takiej atmosfery współpracy. Drodzy państwo, w dniu dzisiejszym przekazuję wam najserdeczniejsze życzenia, gratulacje. Życzę przede wszystkim dobrego zdrowia, bezpiecznych służb i wszystkiego, co najlepsze. Korzystając z okazji, chciałem również przekazać serdeczne podziękowania na ręce pana komendanta miejskiego, pana Wojciecha Czapli, za dobrą współpracę z samorządem powiatowym i powiem tak, trzymać, panie komendancie. Wszystkiego dobrego i dziękuję panu, państwu bardzo. W imieniu środowiska policjantów zrzeszonych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Policjantów oraz swoim własnym życzę państwu bezpiecznej służby, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Kochani policjanci, chciałbym po pierwsze pogratulować, po drugie podziękować, a po trzecie zaprosić w niedzielę 24 lipca o godzinie 8.30 będzie odprawiona msza święta w waszej intencji. I chociaż słyszeliśmy, jak jesteście zabiegani, to pamiętajcie, że z naszej strony macie zawsze wsparcie. Nie tylko w codziennej modlitwie kapelanów, ale także i we mszy świętej. Tego dnia zapraszamy, kto może, do parafii świętego Michała Archanioła, patron policji, a zatem myślę, że tym bardziej zmobilizujemy się, żeby być. Zapraszam policjantów, gości z rodzinami. Jest to dzień, w którym chcemy świętować i dziękować Bogu za to, że daliście radę. Panowie komendanci powiedzieli, ile żeście zrobili, goście też, a zatem trzeba wam siły i mocy do tego, żebyście wytrwali dalej. Życzymy, byście potrafili wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej, a my ze swej strony będziemy wspierać was modlitwą.